Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału na tym kanale. Dzisiaj recenzja, no ale tutaj dla zmyłki umieściłem aż dwie piłki, ale pewnie tytuł zdradza wystarczająco wiele, żebyście się nie nabrali na to, że dzisiaj piłka będzie przedmiotem naszego zainteresowania, bo nie będzie. Zajmiemy się tym, w czym schowana jest piłka w tym wypadku. Europass, na razie Monte zabiorę, będzie nam potrzebna później. Chodzi oczywiście o holder i temat ogólnie holderów. Jako gadżetów freestyle'owych chciałbym podjąć w tym materiale, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Holdery. Co to i po co to w ogóle jest? I tutaj fajne nawiązanie znalazłem, bo kiedyś robiłem filmik o gadżetach freestyle'owych i gdybym wtedy był w posiadaniu takiego holderu freestyle'owego na piłkę, to z pewnością taki holder jako przykład gadżetu znalazłby się w tamtym materiale. Z całą pewnością, bo to jest właśnie taki przedmiot ciekawostka. To nie jest rzecz pierwszej potrzeby, to nie jest nawet przedmiot drugiej potrzeby. To jest po prostu rzecz, którą możemy posiadać, która jest fajna, która jest jakimś urozmaiceniem naszych przedmiotów związanych z freestyle'em. Może być w jakimś stopniu ułatwieniem życia, do tego przejdziemy zaraz, no ale ogólnie nie jest to jakiś must have, czyli coś, co koniecznie musimy mieć w naszym zasobie freestyle'owych fantów i tym podobnych rzeczy. Tutaj mam holder marki K-Craft. O marce K-Craft warto parę słów wspomnieć, bo to jest, powiedziałbym, pewien ewenement w świecie freestyle'u, bo to jest marka, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w robieniu właśnie holderów do piłek. I powiedzielibyście, no to jest dosyć ryzykowny pomysł na biznes, ale chyba im wychodzi, skoro ta marka od tylu lat utrzymuje się i chyba prężnie rozwija na scenie freestyle'owej. Chociaż zakładam, że jeśli robią holdery na piłki, to też celują w piłkarzy. Chociaż szczerze mówiąc, nigdy przedtem, zanim zacząłem trenować freestyle football, nigdy nie widziałem holderu na piłkę. Nigdy w życiu. I teraz, dlaczego ja nigdy holderu nie miałem? Kiedyś Wam pokazywałem, z czym ja idę na trening i była to torba na ramię. I co się stało, że zmieniłem swoje zdanie i postanowiłem taki oto holder zakupić? Pomijam to, że miałem okazję i po prostu dobra cena skusiła mnie, żebym zakupił właśnie taki holder. Pomijam już to, ale druga sprawa jest taka, że ostatnio częściej zacząłem jeździć na treningi rowerem. I jako, że na tym rowerze trochę niewygodniej jest mieć taką torbę na ramię, taką sportową, taką na siłownię, to pomyślałem, że może czas najwyższy spróbować czegoś nowego. I jako, że się to tak złożyło z dobrą okazją cenową, postanowiłem, że dobra, przerzucam się na plecak i kupuję holder na piłkę i zobaczymy, co z tego będzie. No i moje pierwsze wrażenie, naprawdę fajna sprawa. No i pewnie zapytacie się, po co to i do czego to służy. Holder na piłkę, jedna zasadnicza funkcja, jaką on spełnia, możecie zaoszczędzić mnóstwo miejsca w plecaku. I teraz macie pewnie przebitki, jak ten holder się przymocowuje, czyli przypinamy go po prostu do naszego plecaka i w ten sposób miejsce, które wcześniej piłka zajmowała wewnątrz naszego plecaka, który ma ograniczoną i często bardzo skromną pojemność, w tym momencie to miejsce możemy zarezerwować na inne rzeczy. Na kamerę, na buty dodatkowe, na koszulkę na zmianę, na ręcznik, na wodę, na wszystko. I to jest super sprawa. Bo torby na ramię, o ile są pojemniejsze od plecaków, to są po prostu bardzo niewygodne, w sensie na przykład jeśli właśnie jedziemy rowerem, tak, dosyć niewygodnie jest sobie przerzucać to na jedno ramię i tak jechać, że się tak telepie przekłada z ramienia na ramię. Natomiast przy czymś takim powiem Wam od razu, że sprawa jest o wiele prostsza i wszystko jest znacznie wygodniejsze. I teraz, żeby Wam to pokrótce zobrazować, jak ten holder w ogóle się sprawuje w akcji. Mamy po prostu magnesy. Mamy dwa magnesy, w tym wypadku tego holderu. Możemy po prostu naszą piłkę odpiąć z tego magnesu i w dosłownie moment wyciągnąć. Ta piłka jest gotowa do akcji. To jest kolejna zaleta, ponieważ taki holder, tutaj jest też moja ulubiona z zalet, czyli to, że ludzie widzą naszą piłkę. To jest dosyć zabawne, ale to jest jednak fajny sposób na zaprezentowanie tego, że jednak mam jakiś przedmiot związany z
czymś, co jednak nas odróżnia od piłkarzy. Bo jak mówię, ja wcześniej nigdy nie widziałem holderu na piłkę u piłkarza żadnego. Nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności i większość ludzi z pewnością nadal nie ma z tym styczności. To jest taki, powiedziałbym, przedmiot typowo freestyle'owy, więc ludzie już mogą zacząć dostrzegać to, że my robimy z tą piłką być może coś innego, skoro mamy aż tak dziwaczny, fikuśny sprzęt do trzymania naszej piłki. Następna sprawa jest taka, że tę piłkę widać, więc jak jesteście na jakimś turnieju freestyle'owym czy czymś takim, to jak chodzicie z takim holderem, to ludzie widzą, że macie wow, fajną piłkę, no i po prostu to jest takie fajne poczucie, że wy też możecie mieć ją cały czas na oku. To nie jest tak, że ona jest gdzieś schowana w plecaku, że wy jej nie widzicie, nikt jej nigdy nie zobaczy i tak dalej. To jest takie fajne, wiecie, takie poczucie, jestem freestylerem, chodzę ze swoją piłką, tę piłkę wszyscy widzą i jest fajnie. Oczywiście niesie to ze sobą pewne ryzyko, ponieważ od razu ludzie, którzy mogą zauważyć, że macie jakąś piłkę taką z tych droższych, wiecie, złodzieje wszędzie grasują, więc musicie się mieć na baczności, żeby ktoś po prostu się do tego holderu nie dobrał. No ale tutaj wkracza kwestia bezpieczeństwa, jakie oferuje nam tutaj marka K-Craft. Przede wszystkim podstawa. Podstawa jest świetna, to jest metalowa, normalnie przez rzemieślnika, przez kowala wytłoczona odpowiednio podstawa na naszą piłkę, więc naszą piłkę w tej podstawie osadzamy. To jest dosłownie, jak widzicie, sekunda, to nawet jedną ręką można zrobić. I teraz tak, mamy karabinczyk, dzięki niemu możemy przypiąć naszą piłkę przeważnie do plecaka, tak? I teraz ważna sprawa. Piłka, dyndając na tym karabinczyku, przeważnie ociera się gdzieś tam o nasze biodro, czy coś takiego, więc my cały czas mamy jednak wrażenie, że ta piłka przy naszym ciele się znajduje. Więc powiem wam, że wbrew pozorom, jeśli ktoś wam powie, że to jest ryzykowne noszenie piłki na zamocowanej w holderze, ja powiem, że niekoniecznie. Pomijam już to, że ja przykładowo, mówiąc o sobie, mamy jeszcze taki tik, że i tak co 10 minut sprawdzam, czy na przykład mam ze sobą portfel, telefon i tak dalej. To jest po prostu, wiecie, jak żyjecie w dużym mieście, to z czasem wyrobi wam się coś takiego, że sprawdzacie, czy jednak ten portfel w kieszeni jest, czy ten telefon jednak nie jest zostawiony gdzieś na ławce w parku. I podobnie mamy jednak w tym wypadku z holderem, więc jednak cały czas gdzieś się tam upewniam, czy ten holder jest. Inna sprawa, my cały czas czujemy go mniej więcej przy naszym ciele. Że ta piłka się jednak odbija od nas, wiemy, że ten ciężar jednak jest, no bo piłka też swoje waży, więc naprawdę jesteśmy w stanie zauważyć, że ta piłka gdzieś znika albo ktoś się do niej dobiera. I jak widzicie, to wcale nie jest takie proste, żeby tę piłkę wyciągnąć z tego holderu. Mamy tutaj aż dwa magnesy, bardzo silne magnesy, wbrew pozorom, więc ta piłka nie ma raczej opcji, żeby gdzieś w trakcie jazdy na rowerze czy czegoś po prostu wyleciała, bo się odepnie i tak, patrzcie, trzeba włożyć trochę siły, żeby ten holder odpiąć i żeby tę piłkę rozpakować. Więc tutaj takie sprawy dotyczące bezpieczeństwa naszej piłki, tutaj myślę, że raczej jest wszystko ok. Więc podsumujmy zalety, które na razie zebraliśmy. Przede wszystkim oszczędzamy miejsce w torbie, w plecaku i tak dalej, które możemy wypełnić innymi rzeczami, które są nam do treningu zwyczajnie potrzebne. Druga zaleta jest taka, że to jest jednak dzieło rzemieślnika, że to jest ręcznie wykonywany holder, czyli to jest jednak coś ładnego. Po prostu on jest ładny, on jest estetyczny. Więc fajnie się z czymś takim po prostu pokazywać. Tym bardziej, jeśli ładna piłka znajduje się w tym holderze, no to ogólne wrażenie jest naprawdę bardzo na plus i po prostu wygląda to super. Następnym plusem jest to, że w miarę pewni możemy być tego, że ta piłka jest w tym holderze w miarę bezpiecznie usadzona, żebym tak powiedział. Czyli w trakcie jazdy na rowerze, w trakcie chodzenia i tak dalej, piłka sama z siebie raczej nie powinna nam wylecieć. Ani razu się nie spotkałem nawet z tym, żeby mi się ten holder poluzował. Więc tutaj w wypadku K-Crafta pełne szapoba, tu jest świetnie wykonana robota i możemy być bezpieczni o to, pewni tego, że ta piłka sama z siebie nie wyleci z niego. Druga sprawa, trzecia sprawa albo czwarta sprawa, już nie pamiętam która, bo jakoś się pogubiłem w liczeniu. Jest taka, że żeby nam tę piłkę podwinąć, trzeba się naprawdę postarać, no bo jednak zauważamy zmianę ciężaru, zauważamy, że coś nam się przestaje odbijać od tyłka i od razu możemy się zorientować, że na przykład coś złego się dzieje. Następna sprawa, tutaj przechodzimy do minusu, którym jest cena i w tym wypadku niestety K-Craft, jako że to jest wykonywane ręcznie, jako że to jest, są wysokie materiały, bo to jest skóra oraz to jest metal, który jest tam przez kowala odpowiednio wyrabiany, to zajmuje czas,
materiały, czyli surowce i tak dalej, czyli pieniądz, i wychodzi na to, że ten holder na takim rynku, powiedziałbym, normalnym, czyli bez żadnych z drugiej ręki i tak dalej, czyli w retailu będzie kosztował około, i tutaj cena, 200 zł. I to jest, teraz zastanówcie się, czy to jest dużo, czy to jest mało. I powiem wam tak, to jest jeden z droższych gadżetów, które freestyler może sobie zafundować, ponieważ 200 zł, jak sami jesteście sobie w stanie łatwo przeliczyć, to jest koszt, cena piłki meczowej. Czyli możecie mieć holder, albo możecie mieć piłkę. I wiem, że z pewnością wielu z was wybrałoby zamiast takiego holderu piłkę. I dlatego ja sam też nigdy nie zdecydowałem się, bo zapytacie się, jak jest z dostępnością. Te holdery widziałem praktycznie na każdej edycji Superbola. Więc na każdym Superbolu patrzyłem na te holdery, tak kusiły, ale nigdy się na niego nie zdecydowałem, ze względu na to, że wiecie, jedziecie na turniej, są wydatki, macie wszystko w miarę przeliczone i tutaj nagle 50 euro robi wam różnicę w tę czy w tamtą stronę. Więc nigdy jednak się nie zdecydowałem na kupno takiego holderu. Przekonało mnie dopiero to, że mój znajomy wygrał w konkursie u Szymona Skalskiego ten holder, więc ten holder był kiedyś u Szyma i teraz jest u mnie i go kupiłem w niższej cenie po prostu niż te 200 zł. Więc wykorzystałem okazję i tylko dlatego właściwie mam ten holder, bo tak to bym się naprawdę jeszcze chyba zastanawiał, czy wydać te 200 zł na trzymak, na piłkę. Ale powiem wam tak, ja jestem z niego zadowolony. Jestem z niego zadowolony, fajnie wygląda, miło mi się z nim chodzi, doceniam zwiększoną pojemność mojego plecaka w tym momencie, bo to jest jednak dodatkowa przestrzeń. Piłka zajmuje zawsze najwięcej w torbie. Wszyscy freestylerzy to wiedzą, że nic nie zajmuje tyle miejsca co piłka, bo buty zawsze gdzieś tam można nawet zgnieść, pumy i tym podobne są na tyle elastyczne, że nie ma problemu. Gdzieś tam jakieś ubrania i tak dalej, wiecie, że to nie zajmuje za wiele miejsca. Oczywiście jeśli ktoś bierze kamerę ze sobą, to kamera zawsze trochę zajmuje, no ale w tym wypadku piłka i tak wygrywa ze wszystkim, więc w tym wypadku ta zaoszczędzona przestrzeń naprawdę się fajnie zwraca, jeśli chodzi o wygodę w podróży i tak dalej. Właśnie chyba takim osobom rekomendowałbym taki holder. Ludziom, którzy dużo z piłką chodzą, którzy muszą na treningi się udawać, jakiś określony odcinek, troszkę większy niż 50 metrów, powiedziałbym. Ja na przykład jeżdżę na drugi koniec miasta, na Orlik, bo tutaj w tym mieście Orlik jest tylko na drugim końcu miasta, więc jak chcę pojechać zagrać na normalnej nawierzchni, to muszę brać rower i w tym momencie akurat to mi robi różnicę, że po prostu jedzie mi się wygodniej i że te plecy są odciążone i że jednak nie muszę się bawić w to, jak ułożyć te torby na ramieniu. No i powiem wam, że jeśli dużo chodzicie z piłką, jeśli czujecie, że jednak trochę was męczy przechodzenie danych odcinków, czy przejeżdżanie na rowerze i tak dalej z torbą na ramię, czy z plecakiem, czy macie problem z tym, żeby zapakować wszystko, co jest wam potrzebne, żebyście byli zadowoleni z treningu, no to taki holder wam z pewnością polecam. I teraz kwestia alternatyw, bo powiedziałbym, że Kellycraft to jest taka firma, która miałaby tutaj pierwsze miejsce, czyli ona wiedzie taki prym, jeśli chodzi o produkcję holderów na piłki, ale są też inne opcje, znacznie tańsze w części. U nas w Polsce na przykład Alternative Soccer, z tego co wiem, sprzedawał lub nadal sprzedaje holdery. Ludzie często sami zajmują się właśnie takim dziełem ręcznym i być może nawet w komentarzach, jeśli ktoś robi takie holdery, może się odezwać, może napisać, że oferuje swoje usługi, jeśli chodzi o takie wytwarzanie holderów na piłki. Oczywiście musimy się wiązać z tym, że w zależności od ceny, w zależności od marki, wiem, że nawet na For Freestyle'u można było kupić holder, tylko że musimy się liczyć z tym, że jakość wykonania pewnych holderów może odbiegać od tego, czego będziemy oczekiwać. Czyli w tym wypadku liczmy się z tym, że jeśli za swój holder na piłkę wydamy 60 zł zamiast 200, to ta jakość będzie znacznie gorsza, być może ten holder nam się zniszczy i tak dalej, i tak dalej. Z tego co wiem, Kellycraft jest sprawdzony na rynku. Ja na razie jestem zadowolony z tego produktu, nie mam większych zastrzeżeń. Jeśli miałbym podać wady, to naprawdę trudno mi jakieś znaleźć, bo w tym momencie nie dostrzegam praktycznie żadnych, poza oczywiście ceną. Więc jak mówię, jeśli jesteście freestyle'owymi podróżnikami, jeśli dużo chodzicie, jeśli macie jakiś kawał drogi do przebycia, żeby dotrzeć na wasz spot treningowy, jeśli chcecie się pochwalić waszą piłką, bo macie fajną i chcecie tak pochodzić wśród znajomych i pokazać, że macie super piłkę i żeby wszyscy widzieli, ale nie chcecie się z tym jednocześnie jakoś super turbo obnosić, że wiecie, że bierzecie pod pachę. Nie biorę pod pachę, ja mam super specjalny holder na piłkę, wykonany z dobrej jakości materiałów japońskiej marki, więc już w ogóle wiecie,
full prestige, jak to mówią. I wydaje mi się, że ten holder jest właśnie dla takich ludzi. Jeśli jedziecie na treningi samochodem, jeśli macie swój spot treningowy pod domem, jeśli wystarcza wam wasza torba na ramię, bo żeby udać się na siłownię, macie, nie wiem, 50 metrów, 100 metrów, 300 metrów, no to naprawdę nie jest wam to potrzebne. Jeśli macie oczywiście środki i tak dalej, to nie będę oczywiście mówił, jeśli ktoś ma pieniądze, niech kupuje, co mu się żywnie podoba, no ale tutaj mówię o ludziach, którym wypadałoby zarekomendować ten produkt. I tutaj, jak mówię, osoby, które udają się długo na trening, bla 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 bla, wspominałem to już wiele, wiele razy. Jeśli chodzi o pojemność tego holderu, tutaj jeszcze nie wspomniałem, to tutaj macie pokazany rozmiar piłki, to jest Monta Earth i ona ma mniej więcej 4,75, tutaj jest napisane, że to jest rozmiar 5, chociaż ona jest odrobinkę mniejsza. Widzieliście też na początku filmu w Europasie, jak ta piłka wygląda. Jak piłka wygląda w tym holderze, Europas jak wygląda w tym holderze. I tak to wygląda mniej więcej. Czyli tutaj troszkę jeszcze przestrzeni jest, więc zakładam, że jeśli ktoś jest koszykarzem, to piłka koszykowa też by się tutaj zmieściła. Więc tutaj taka ciekawostka, może ktoś uprawia freestyle basketball, to myślę, że tutaj spokojnie tyle miejsca jest, proszę zobaczyć, że spokojnie by się jeszcze zmieściła trochę większa piłka. No i co? To by było wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, mam nadzieję, że was zachęciłem lub być może zniechęciłem do zakupu właśnie takiego holderu. Tutaj przejeżdżają jakieś motory co chwilę, więc chyba czas najwyższy kończyć ten materiał. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.